Irwin miał swój warsztat w Colorado. Tłumiki naprawiał i pewnie nadal by się tym parał, gdyby nie konflikt z władzami miasta. Kanalizacja i droga, przeszkoda nowa, cementownia. Zaczęto robić mu koło biura układ gazet i ratusza. Chcieli wykurzyć go z terenu w imię biznesu i cementu. Bił głową w mur urzędów, w końcu dał se spokój, ale pozornie na działce buldożer 6 miesięcy był zmieniany w pancerny. Sprzęt Vendetti. 30 cm stali i betonu, kamery, aby wszystko widzieć wokół. Zaspawany włas już od środka, bo nie planował się wydostać. 4 czerwca w mieście destrukcja, ratusz, komisariat, bank i gazeta w gruzach. Oddziały specjalne nie mogły zatrzymać swoją bronią buldożera na ulicach. W sklepu ruinach poszła chłodnica i gąsienica. Finał, samobójstwo Mervina. I pomyśleć, że to wszystko przez kanalizację.